24h.pl. W trakcie marcowej sesji Rady Gminy Mściwojów pożegnano trójkę odchodzących na emeryturę pracowników Urzędu Gminy. Za dotychczasową pracę wójt Mariusz Foryś podziękował Zofii Szymonowicz z księgowości, Zbigniewowi Jaworskiemu, odpowiedzialnemu za inwestycje i planowanie przestrzenne, oraz skarbnikowi Zdzisławowi Sokołowskiemu. Tak jak mówiłem, najważniejsze przejście na emeryturę dla naszej gminy, tak? No bo to druga albo pierwsza, zależy kiedy, tak? Osoba od finansów na pewno najważniejsza. I panie Zdzisławie, serdeczne podziękowania za długoletnią, sumienną pracę na rzecz gminy. Nareszcie, żegnajcie pisma, tabelki, kontakt, druki i rozliczenia. Witajcie bardzo późno wstawiane i bezustanne leniuchowanie. Składamy najlepsze życzenia do marzeń spełnienia, bo cóż piękniejszego niż właśnie marzenia. Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany. Podczas obrad radni podjęli również uchwałę w sprawie powołania nowego skarbnika gminy. W wyniku konkursu została nim Monika Białek. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Bankowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w banku, pracując tam 11 lat oraz w Urzędzie Gminy w Męcińce, gdzie pracowałam w referacie finansów, a przez 2 lata pełniłam funkcję zastępcy skarbnika. Na sesji radni poza uchwałami dotyczącymi odwołania i wyboru skarbnika przyjęli 6 innych uchwał. W sprawie zmian budżetu na 2016 rok, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mściwojów na lata 2016-2020, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mściwojów w 2016 roku, w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie, a także w sprawie ustalenia bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Mściwoju.